Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejną lekcję na poziomie rozszerzonym z matematyki. Tym razem zajmiemy się dowodzeniem twierdzeń na bazie wyrażeń algebraicznych. A więc zapraszam! Dowodzenie twierdzeń. No, dla przeciętnego ucznia stanowi to nie lada wyczyn, aby właśnie jakieś twierdzenie udowodnić. A więc z dowodzeniem twierdzeń spotykamy się nie tylko na poziomie podstawowym, ale i przede wszystkim na poziomie rozszerzonym. Jeżeli chcesz przystąpić do matury rozszerzonej z matematyki, musisz być przygotowany na to, że kilka zadań na tej maturze może być udowodnij, że, wykaż, że, uzasadnij, że, pokaż. I takie zadania rozwiązujemy właśnie w specyficzny sposób. Wiesz, nie polega to zadanie na tym, że Ty sobie wymyślisz pewne liczby, 2, 3, 4, 15, które spełniają daną własność i pokażesz na tych kilku liczbach. Nie wolno Ci tak zrobić. Ty masz to udowodnić na bazie dowolnych liczb, że dowolne liczby spełniają taki czy też inny warunek. My będziemy zajmować się na tym spotkaniu dowodzeniem na bazie wyrażeń algebraicznych, ale również możesz spotkać się na maturze z dowodzeniem w geometrii, które jest dużo trudniejsze i tym dowodzeniem jeszcze na kolejnych spotkaniach się zajmiemy. Ja uczyć będę dwóch sposobów dowodzenia. Albo to będzie dowód wprost, czyli zapisujemy założenie, zapisujemy tezę i dochodzimy do tego, że trzeba będzie przeprowadzić dowód wprost, czyli udowodnić poprawność, słuszność tezy postawionej. Natomiast jest jeszcze jeden drugi sposób, dowodzenie nie wprost, który też pokażę na tym spotkaniu, czyli zapisujemy założenie, zapisujemy tezę, natomiast w dowodzie nie wprost zaprzeczamy tezie. Dzięki temu, że zaprzeczymy tezę, dojdziemy do sprzeczności i na tym kończymy dowód. To znaczy, stwierdzamy, że nasza zaprzeczona teza jest nieprawdziwa, czyli nasza wyjściowa teza oczywiście jest prawdziwa. Dwie metody dowodzenia, dowodzenie wprost i dowodzenie nie wprost. Dobrze by było, żebyś umiał stosować obie. I zarówno możesz je stosować na poziomie podstawowym na maturze, jak i na rozszerzonym. No ale ja tutaj na to spotkanie wybrałam takie zadania, które by pokazały zarówno dowód wprost, jak i nie wprost, ale właśnie w tych takich trudniejszych przykładach, poświęconych właśnie dowodzeniu z wyrażeń algebraicznych, ale dowodzeniu na poziomie rozszerzonym. Zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1. Uzasadnij, że jeśli dwie dowolne liczby całkowite przy dzieleniu przez 5 dają reszty odpowiednio równe 2 oraz 3, to reszta z dzielenia podwojonej sumy kwadratów tych liczb przez 10 wynosi 6. No więc zaczynamy oczywiście od napisania założenia. Jest to zadanie dowodowe, czyli zaczynamy od założenia. Założenie to jest wszystko to, o czym jest mowa w zadaniu, co jest dane w zadaniu. Czyli po pierwsze, pierwsza informacja. Mam jakieś sobie dwie liczby całkowite. No ja je muszę jakoś nazwać, czyli niech to będzie x i y. One są całkowite, czyli należą do zbioru liczb całkowitych. I tak, jedna z nich przy dzieleniu przez 5 ma mi dawać resztę 2. Czyli niech to będzie liczba x, która przy dzieleniu przez 5 daje mi resztę 2. Co to znaczy? Znaczy to, że ona będzie miała postać 5n dodać 2. Przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. Nie wiem jaka, ale wiem, że ma taką własność. Dalej. A ta druga y przy dzieleniu przez 5 daje mi resztę 3. Czyli zaczynam tak samo. Będę miała 5. I teraz uwaga, nie mogę napisać n. No bo ja nie wiem, czy to będzie ta sama literka, prawda, ta sama liczba, cokolwiek. Bo to ja pod n, czy pod k, czy pod m mogę postawiać dowolne, bo ja nie wiem, o które to liczby chodzi. Ja mam pokazać, że każde takie, które mają taką własność, dalej zachodzi dalsza część, prawda, w tym zadaniu, czyli nasza teza. No więc ja zapiszę jakieś 5k plus 3, tylko muszę dopisać, że moje n oraz k to są liczby całkowite. No bo wiesz, żeby x było całkowite, no to n też całkowite. Żeby y było całkowite, no to k też musi być całkowite. Więc tutaj na razie przepisałam z treści. Wiem o tym, że mam dwie liczby. Jedna ma taką cechę, że przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2, druga przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. No i teraz ja mam co wykazać, czyli teza. Ja mam wykazać, że reszta z dzielenia podwojonej sumy kwadratów tych liczb
czyli muszę to zapisać. Podwojona, czyli 2. Podwojona, czyli 2 razy. I teraz suma kwadratów. Czyli pierwszą z tych liczb do kwadratu dodać, bo suma, drugą z tych liczb do kwadratu. I ta podwojona suma kwadratów przy dzieleniu przez 10 ma dawać resztę 6. Czyli to się równa 10, znowu mamy podzielność z resztą, tylko znowu ani nie mogę użyć n, ani nie mogę k, to inna literka m plus 6. I oczywiście musimy zapisać, że m należy do całkowitych. Jak już zaczynamy od całkowitych, to kontynuujemy naszą myśl, że tutaj będą liczby całkowite. Oczywiście można by się było wczepić, ponieważ jak są kwadraty, to wiemy, że kwadraty są zawsze nieujemne. Czyli na pewno to będzie musiała być tutaj w tym wypadku liczba nieujemna. Aczkolwiek jak napiszemy całkowite, to naprawdę w zupełności wystarczy do wykazania tej tezy. No i mamy to oczywiście udowodnić, czyli przechodzimy do dowodu. Jeżeli mamy do czynienia z równością, tak? Tutaj jest pewna równość, bo ja zapisałam podzielność zresztą w taki sposób, jako 10m plus 6, prawda? To wtedy najlepszy sposób to będzie dowodzenie wprost. Czyli wychodzę sobie tak jakby z lewej strony, czyli ja przepisuję to moje 2x kwadrat plus y kwadrat w nawiasie, prawda? I to się równa. Korzystając z założenia, a w założeniu mam taką informację i taką, prawda? Korzystając z tego założenia, ja muszę dalej przekształcać, aż dojdę do prawej strony. Czyli w to miejsce muszę odpowiednio podstawić i w to miejsce też muszę odpowiednio podstawić na bazie założenia. Czyli tak, 2, otwieram nawias. W miejsce x podstawiam 5n plus 2, oczywiście robię to w nawiasie i do kwadratu, dodać w miejsce y. 5k plus 3 w nawiasie do kwadratu i zamykam duży nawias. To się równa 2. Otwieram sobie duży, mogę sobie zmienić na kwadratowy, żeby nam się tak lepiej patrzyło i podnosimy oczywiście wzorem skróconego mnożenia. Pierwsze do kwadratu to będzie 25n kwadrat. Dodać podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 5 to 10 i razy 2 to mamy 20n. Dodać drugi do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to 4. Dalej dodać pierwszy do kwadratu, bo tutaj znowu wzór skróconego mnożenia, 25k kwadrat, dodać podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 5 to 10 i razy 3 to mamy 30, będziemy mieć k i dodać ten drugi do kwadratu składnik, czyli 3 do kwadratu to 9. No to skoro tak, no to myślę, że trzeba będzie oczywiście pomnożyć przez 2, ale najpierw sobie dodajmy, no tylko to z tym się da dodać. No to ja przepiszę może po kolei 25n kwadrat, dodać 20n, dodać 25k kwadrat, dodać 30k i dodać 4 i mamy 9, czyli dodać 13. No to teraz pomnóżmy razy 2, czyli po prostu opuścimy ten nawias, czyli będę miała 50n kwadrat, dodać 40n, dodać 50k kwadrat, dodać 60k. Dodać 26. No i w tym momencie wydawałoby się, że już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, prawda? Otóż musimy popatrzeć na naszą tezę. W naszej tezie mamy 10m dodać 6. Ja muszę tą dziesiątkę uzyskać. Dziesiątka ma być pomnożona przez jakieś m, ale ja czarodziejem nie jestem. To znaczy ja nie wyczaruję tego m. Ja muszę tak poprzekształcać, żebym ja mogła podsumować, że moje m to będzie jakby taka funkcja uwikłana, zawierająca zarówno n, jak i k w sobie. Czyli musi to być zapisane w postaci pewnego wyrażenia algebraicznego z niewiadomymi n i k, no bo one były podane w założeniu, prawda? Zatem, no co zrobić? No wyciągnąć przed nawias dziesiątkę, prawda? Wyciągamy przed nawias i będziemy mieć tak, jak z pięćdziesiątki zabiorę dziesiątkę, to będę miała 5n kwadrat, dodać, tu będę miała 4n, dodać, tutaj będę miała znowu 5k kwadrat, tutaj będę miała 6k, no i największy jest problem z tą naszą 26. Dlaczego? No bo przecież jak chciałabym wyciągnąć dziesiątkę, prawda, przed nawias, no to tutaj powinnam napisać ułamek dziesiętny. Ale ja nie mogę mieć ułamków, bo ja muszę mieć liczby całkowite, prawda? To moje m tutaj, które ja zaraz będę chciała jakoś zapisać ładniej, to musi być całkowitą liczbą. Czyli ja moją 26 mam rozumieć jako 20 plus 6. I teraz ja z tej 20 wyciągam dziesiątkę z przodu, czyli napiszę plus 2, zamykam nawias i za nawiasem plus 6.
A popatrz, ale mi to pasuje. Super mi pasuje, no bo ja mam tu szóstkę i ja tutaj też miałam mieć szóstkę. No to jedynie teraz, co nam zostanie, to podsumować, ładnie napisać klamerkę, że to jest to nasze M. I teraz ja mogę zapisać, że doprowadziłam do postaci 10 razy jakieś M plus 6. Tylko uwaga, musisz być pewny, że twoje M będzie na pewno liczbą całkowitą. No bo tak w tezie miało być. No to popatrzmy. Całkowita w kwadracie razy 5. Całkowita razy 4. Dalej, całkowita w kwadracie razy 5. Wszystko całkowite. Całkowita razy 6 całkowita. Dodać 2 całkowita, więc tu nie ma problemu. Więc M widać jest liczbą całkowitą, więc taki zapis jak najbardziej oddaje mi to, że ja moją tezę właśnie udowodniłam. Zadanie numer 2. Wykaż, że liczba postaci x równa się 2 razy 6 do potęgi n tej minus 2 razy 3 do potęgi n plus 1, dodać 6 do potęgi n plus 1 minus 2 razy 3 do potęgi n plus 2, gdy n należy do liczb naturalnych, jest wielokrotnością liczby 8. Ja tutaj już oczywiście część przepisałam, no bo ta część była podana w treści, więc dlatego ja ją przepisałam. I teraz mam wykazać, że ta liczba jest wielokrotnością liczby 8. Zatem co jest w treści podane? No oczywiście podane jest to, że ta liczba x ma taką postać, że n jest liczbą naturalną. Natomiast to, co mamy wykazać, czyli teza, to jest taka informacja, że nasza liczba x jest wielokrotnością liczby 8. Co to oznacza? Oznacza to, że ona przy dzieleniu przez 8 daje resztę 0. Czyli innymi słowy możemy powiedzieć, w ogóle nie daje reszty. Czyli jest wielokrotnością ósemki. Czyli ja mogę zapisać podobnie, żeby troszkę zadanie było skonstruowane podobnie do zadania numer 1, to napiszemy, że nasza liczba x jest wielokrotnością ósemki, czyli równa się 8m, gdzie m należy do liczb całkowitych. Oczywiście moglibyśmy się zastanowić, czy czasem to nie będą liczby naturalne, ale to już na samym końcu nam wyjdzie. Na pewno do wielokrotności liczby 8 wystarczy taka informacja, że x dam radę zapisać w postaci 8 razy coś. I ja pod tego m-a oczywiście mogę postawić, co mi się podoba, ale musi to być liczba całkowita. No to przechodzimy oczywiście do dowodu. Będzie to podobnie jak w zadaniu numer 1 dowód wprost. Czyli będę chciała mojego x-a w jakiś sposób przekształcić tak, żeby dojść do naszego, do takiej postaci 8 razy coś, a to coś ma być liczbą całkowitą. No to tak, żeby już nie przepisywać w dowodzie tego x-a, bo go widzimy, to popatrzmy, co tutaj jest podobne. No oczywiście to troszkę to jest z tym podobne i troszkę to z tym podobne, prawda? A to, co jest podobne, ja może zapiszę koło siebie, o tak, żeby było, a jednak coś, żebym przepisała, napiszę po prostu w takiej kolejności, żeby mi pasowało tak dla oka i myślę, że Tobie też przy okazji. Będę tutaj kontynuowała dalej. Zatem to, co jest podobne tutaj, pasowałoby do, bo tego dodać się nie da. Ale co mogę zrobić? Mogę wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Tu mamy 6 w potędze n tej, a tu mamy 6 w potędze n plus 1. Czyli potęga jest o 1 większa, prawda? Wykładnik. Zatem wyciągam to, co wspólne 6 do potęgi n tej. Otwieram nawias. I jak ja z tego pierwszego zabiorę 6 do n tej, zostaje mi samo 2. Dodać, jak ja z tego zabieram 6 do n tej, zostaje mi 6 do pierwszej. No zapiszemy 6 do pierwszej. Dalej. Teraz mamy tutaj następne składniki, a więc na pewno muszę zabrać z tych składników, no 3 mi pasuje. I pasuje mi 3 do jakiejś, no na minusie, bo tu jest minus, tu minus, więc też automatycznie piszemy minus. 3 do jakiej potęgi zabierzemy? A weźmy sobie do potęgi n plus 1, no bo tu jest aż n plus 2. Czyli weźmiemy 3 do potęgi n plus 1 przed nawiasem, a w nawiasie co mi zostanie? Na pewno 2 razy... Jak ja zabrałam 3 do n plus pierwszej, to mogę napisać razy 1, prawda? Dalej, dodać, na pewno będzie 2 razy i tu będzie 3, zabrałam n plus 1, a mam n plus 2, czyli jeszcze jakby 1 w wykładniku jest, czyli będzie 3 do pierwszej. No to to się równa, dalej zapiszemy 6 do n tej razy, tu jest w domyśle, no i będzie 2 plus 6, czyli będzie 8. Dalej, minus 3 do potęgi n plus 1 i tutaj co, jak wyliczymy to, co nam powstanie. Tu będzie 2, dodać 6, czyli po prostu też 8. Popatrz, jakie fajne wyszło. No, ja tego tak fajnie nie odejmę, prawda, ale mogę znowu ósemkę przed nawias, a przecież taki jest mój cel, żebym tą ósemkę miała z przodu. No więc wyciągam ósemkę przed nawias i co mi zostanie? 6 do potęgi n tej
Dalej minus 3 do potęgi n plus 1. Zamykam nawias. No i popatrz, i teraz ja mogę zapisać, że to ja tak podpisuję w klamerce, prawda, że to jest to nasze wyczarowane m, prawda, czyli nasza liczba x ma postać 8m, tylko uwaga, trzeba dopisać, że m ma być całkowite. No to zastanówmy się, czy jak ja 6 podniosę do potęgi oczywiście naturalnej, to będę miała liczbę naturalną? Jak najbardziej. Jak 3 podniosę do potęgi naturalnej, będę miała liczbę naturalną? Jak najbardziej. Więc naturalna minus naturalna, no to oczywiście w większości przypadków pewnie można by było tak snuć takie przypuszczenia, że to będzie naturalna, ale dla bezpieczeństwa zostawimy sobie całkowite, no bo wystarczy, że za n podstawimy jedynkę, popatrz, i będę miała tak 6 do pierwszej, czyli 6. A tu jak postawię jedynkę, to będę miała 3 do drugiej, czyli 9. 6 minus 9 to jest minus 3, czyli więcej razy oczywiście jest to liczba naturalna, ale też może być na minusie. Dlatego bezpiecznie jest napisać całkowite. M należy do całkowitych, no bo jakbym napisał naturalnych, no to byłby tutaj jakiś tam przypadek sprzeczny, prawda? Ale żeby udowodnić, że liczba jest wielokrotnością liczby 8, wcale nie muszę mieć naturalne, wystarczy mi całkowite. 8 razy jakakolwiek inna liczba, ale całkowita, zawsze dam liczbę, która jest wielokrotnością właśnie tej liczby 8. Co kończy mój oczywiście dowód. Zadanie numer 3. Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej k, liczba postaci k do potęgi 6 minus 2 k do potęgi 4 dodać k do potęgi 2 jest podzielna przez 36. Ja oczywiście przepisałam tutaj tylko to, co było właśnie podane, takie wyrażenie algebraiczne, ale teraz dopełnimy tutaj do tego, żeby wszystko nam się zgadzało. A więc założenie. Co jest podane? Jest podana sobie taka liczba w takiej postaci. K do 6 minus 2, k do 4 plus k do 2. Ja oczywiście nazwę tą liczbę x, żeby ona tak w powietrzu nie wisiała. I teraz jest taka informacja jeszcze podana, że to ma być każda, to k, to ma być każda liczba całkowita. Czyli zapiszemy, że k należy do liczb całkowitych. Natomiast ja mam wykazać, że ta moja liczba takiej postaci k do 6 minus 2, k do 4 plus k do 2 jest podzielna przez 36. Czyli jakby jest wielokrotnością 36. Wygląda podobnie zadanie jak zadanie numer 2, ale w trakcie naszego dowodu zobaczymy, będzie troszkę inaczej. Natomiast oczywiście zapiszemy, że nasze x to się równa 36 i teraz no, mogłabym napisać literkę, bo muszę napisać literkę, tylko muszę pilnować się, żeby nie było kolizji oznaczeń. Więc tak jak było w zadaniu wcześniejszym, może być 36m, gdzie m należy do całkowitych. Czyli ja mam pokazać, prawda, że moja liczba x będzie się dała zapisać w postaci 36 razy m, gdzie m należy do całkowitych. Zobaczysz, że tutaj będziemy postępować troszkę inaczej. No, od czego zaczynamy? No, zaczynamy od tego, że przepiszemy sobie tego naszego oczywiście x-a i myślimy sobie, co z tym x-em dalej począć. I co zrobić? No bo widzisz, tutaj tak jak we wcześniejszych zadaniach, a coś może przed nawias. No taka myśl bardzo dobra, czy jakiś wzór skróconego mnożenia. No takie są zadania. Dowody na wyrażeniach algebraicznych są takie, że albo coś często wyciągamy przed nawias, albo jakiś wzór skróconego mnożenia. No to myślimy sobie. No tutaj oczywiście we wszystkich tych składnikach występuje k do kwadratu. To zabieram do przodu przed nawias i zostanie k do potęgi czwartej minus 2k do potęgi drugiej dodać 1. To się równa. No k do potęgi drugiej przepiszę. Natomiast tutaj popatrz dobrze, bo tutaj będzie wzór skróconego mnożenia, tylko dany w takiej postaci. Otwieram nawias i tak. Składa się z trzech składników, prawda? Czyli to będzie w tym wypadku kwadrat różnicy na pewno, bo tu jest minus. Tylko tak, pierwszy element, który występuje w nawiasie, to będzie nasze k, ale do drugiej. Bo później jeszcze raz do drugiej i ma nam wyjść do potęgi czwartej. Minus 1 i to do potęgi drugiej. Jak mi nie wierzysz, możesz sobie spróbować rozwinąć. K do drugiej i do drugiej, k do czwartej. Minus. Podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2k kwadrat razy 1, no to mamy tutaj 2k kwadrat po prostu, no i oczywiście ze znakiem odpowiednim. I dodać jest dalej, no to mamy dodać drugi wyraz do kwadratu, czyli mamy 1 do kwadratu, czyli 1. No zgadza się, tylko wiesz, na poziomie rozszerzonym, no to musisz widzieć te wzory skróconego mnożenia, bo one nam tutaj dużo pomagają. No to tak, jak to inaczej zapisać? Ze względu na to, że tu jest kwadrat i tu jest kwadrat, a tu jest iloczyn,
to ja mogę skorzystać z takiego wzoru własności działań na potęgach, że mogę to wsadzić w taki duży nawias, popatrz, ja tak tobie zapiszę tutaj, i za nawiasem wspólną potęgę dać. Bo tu jest druga potęga i tu druga, więc ja to jakby zbijam do jednego nawiasu i za nawiasem daję potęgę drugą. Okej, ale zauważam teraz, że tam w środeczku wyszedł mi wzór skróconego mnożenia. K minus 1 w jednym nawiasie, w drugim K plus 1 i zamykam ten kwadratowy nawias. Żeby nam się lepiej patrzyło, to ja w środku w tym nawiasie posegreguję tak od najmniejszej liczby. Najmniejsze jest oczywiście K minus 1, później jest K plus 1. Oczywiście w domyśle K jest liczbą całkowitą, prawda? Zamykamy nawias do kwadratu. I z punktu widzenia przekształceń matematycznych dobrnęliśmy do samego końca. Nie damy rady nic więcej zrobić. Teraz to będziemy się zastanawiać, co my tutaj otrzymaliśmy. Popatrz, tu w nawiasie jest pewien iloczyn, to jest mnożenie. I to niestety musisz w tym wypadku zapisać słownie, nie masz innego wyjścia. Czyli zapisujesz sobie pod spodem, że to jest iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych. No bo jak widzisz, k minus 1, następne jest k, następne k plus 1, czyli są to trzy kolejne liczby całkowite, tylko musisz się kapnąć. Jest to iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych, a ten iloczyn, mój drogi, dzieli się przez, zapiszemy, dzieli się on przez. No i tu jest problem, bo niektórzy nie są w stanie tego wykapować. Jeżeli masz dwie liczby i mnożysz je przez siebie, dwie kolejne, na przykład wyobraź sobie trójkę i czwórkę, to wśród tych dwóch kolejnych na pewno jest jedna, która się dzieli przez dwa. Trójka, czwórka na przykład, piątka, szóstka, na przykład ósemka, dziewiątka, prawda? Na pewno się dzieli przez dwa. Czyli jedna spośród nich na stówę się dzieli przez dwa. Ale skoro są trzy kolejne, no to weź sobie jakikolwiek przykład, wyobraź. Trzy, cztery, pięć. Czy pośród nich, tych trzech kolejnych, nie byle jakie, to mają być kolejne, czy spośród nich, tam w środku, w tych liczbach, czy jest jedna, która się dzieli przez 3? No jak wezmę liczby 3, 4, 5, pierwsza. Jak wezmę sobie na przykład liczby 4, 5, 6, no to ostatnia. A jak wezmę sobie na przykład liczby 8, 9, 10, no to ta w środku się dzieli przez 3. Czyli jeżeli mam iloczyn trzech kolejnych liczb, to zapamiętaj, to on się będzie dzielił przez 1 razy 2 razy 3. Tak ci zapiszę. 1 razy 2 razy 3, czyli będzie się dzielił przez 6. Jeżeli będziesz miał dwie kolejne liczby całkowite, to ich iloczyn będzie się dzielił przez 1 razy 2, czyli 2. A jeżeli będą cztery kolejne w innym zadaniu, prawda? Będą cztery kolejne liczby całkowite, to ich iloczyn będzie się dzielił przez 1 razy 2 razy 3 razy 4. Bo znajdzie się taka, która się będzie dzieliła przez 3, która się będzie dzieliła przez 4, ale będzie też taka, która się będzie dzieliła przez 2. Więc to jest taka dobra rzecz, żeby zapamiętać. Czyli jak mamy trzy kolejne liczby, to na pewno któraś się dzieli przez 2, mogą nawet dwie się dzielić, ale nam wystarczy tylko jedna, żeby się dzieliła przez 2 i na pewno któraś się będzie dzieliła przez 3. Zatem będzie ten iloczyn się dzielił przez 6. Ale skoro tu jest kwadracik, prawda? Czyli z tego wynika, że kwadrat, zapiszemy, kwadrat tego iloczynu dzieli się przez, to wiadomo, prawda? Dzieli się przez, oczywiście 6 w kwadracie to jest 36. Czyli ja teraz już po tych moich przemyśleniach mogę zapisać, że to się równa 36m, gdzie m jest liczbą całkowitą. Popatrz, ja tutaj nie wyłączałam nic przed nawias. No gdzież ja bym z tego 36 wyłączyła przed nawias? No wydaje się takie mało realne, prawda? Ale do tego zadania trzeba podejść inaczej. I tutaj też młodzież czasem ma problem, bo wydaje im się, że dochodzą do pewnego momentu, no nie wiadomo, co z tym zrobić dalej. No trzeba pomyśleć, trzeba popatrzeć, bo to są tak przykłady dobrane. Na maturze będziesz miał specjalnie, żebyś coś zauważył, żebyś jakąś analogię tutaj zauważył. Najważniejsza rzecz, musisz zorientować się, że masz trzy kolejne liczby całkowite i ten iloczyn tych trzech kolejnych liczb całkowitych na pewno się dzieli przez 6, a z tego wnioskujemy, że kwadrat tego iloczynu dzielił się będzie przez 36, czyli możemy napisać tutaj, że co kończy nasz dowód.
Zadanie numer 4 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x, y, takich, że x jest mniejsze od y i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej a, prawdziwa jest nierówność. I ta nierówność ma taką postać. X dodać a, podzielone przez y dodać a i do tego dodać y podzielone przez x i to ma być na pewno większe od 2. Ja tylko zapisałam oczywiście na tablicy to, co jest, wynika z treści, prawda, to, co jest w treści zapisane, ale teraz zbudujemy porządnie założenie, tezę i dowód. Czyli tak, założenie to jest to, co jest podane w treści. Czytamy od początku. Mamy dowolne, dodatnie liczby rzeczywiste x i y. Czyli ja muszę tutaj dopisać, że moje x i y jest rzeczywiste, ale dodatnie. Zapisujemy najprościej tak, rzeczywiste z plusem, czyli rzeczywiste dodatnie. Takich, że x jest mniejszy od y, no to to było w treści, to widzieliśmy. I dalej, i dowolna, dodatnia liczba rzeczywista a. Czyli ja jeszcze dopiszę w założeniu, że a też ma być rzeczywista, dodatnia. I mam pokazać, że ta nierówność jest prawdziwa, czyli ta nierówność to będzie do udowodnienia, taka teza. Przy okazji tego zadania, prawda, będę chciała pokazać dowód nie wprost. Dlaczego? Ja osobiście wybieram dowód nie wprost, jak dowodzę, często wtedy, kiedy mam udowodnić nierówność. Nie jest to jedyna metoda, ale bardzo fajna do pokazania dowodu nie wprost. A więc, żeby było jasne, że robisz dowodem nie wprost, najlepiej to zasygnalizuj na maturze. Dowód nie wprost. Na czym on będzie polegał? On będzie polegał na tym, że naszą tezę postawioną zaprzeczymy. I to będziemy już robić w dowodzie, czyli x dodać a podzielone przez y dodać a dodać y podzielone przez x jest mniejsze lub równe od 2. Zaprzeczam znak nierówności, czyli tu jest większe od 2, to ja w dowodzie nie wprost piszę mniejsze lub równe od 2. Oczywiście z założenia korzystam jak najbardziej. No to próbujemy teraz tą nierówność rozwiązać, no bo to jest nierówność do rozwiązania. I teraz, ze względu na to, że ja mam do czynienia z liczbami rzeczywistymi, dodatnimi, to ten mój mianownik jest dodatni, y dodać a, prawda? To są dodatnie liczby. Ten mój mianownik, no też jest dodatni, no bo x też jest dodatni, zatem ja nie muszę tego traktować tak, jakby to była nierówność wymierna, przenosić wspólny mianownik, ja mogę obustronnie pomnożyć przez ten mianownik i automatycznie przez ten mianownik. Pamiętaj, mogę to tylko zrobić, jeżeli jestem pewna, że mam do czynienia z mianownikiem o stałym znaku. Czyli albo jest tak, znak dodatni, wtedy nic nie zmieniam, jak rozwiązuję dalej nierówność, albo jest znak ujemny, no to wtedy się muszę zastanowić, prawda, czy zmienić ten zwrot, czy nie zmienić. Zależy od tego, czy mam minus razy minus, który mi da plus, ale tutaj nie mam problemu. Tutaj przypominam, że mam znak dodatni. Plus razy plus daje plus. Dlatego nie mam z tym najmniejszego problemu. No to popatrz, jak ja będę to mnożyła wszystko obustronnie, to to mi się z tym skróci i będę miała x plus a razy x. To zapiszę x plus a razy x. Dodać. Teraz ten x tym x mi się skróci i będę miała y plus a razy y. Mniejsze lub równe, no tu się mi w mnożeniu nic nie skróci, czyli będę miała 2x i w nawiasie y plus a. No to wymnażam, no co mi pozostało? X kwadrat dodać ax dodać y kwadrat dodać ay jest mniejsze lub równe. Wymnażam każdy z każdym. Tutaj tak samo 2xy dodać 2xa. No na pewno trzeba będzie to wszystko przenieść na jedną stronę bezdyskusyjnie, no bo tak się najczęściej właśnie rozwiązuje nierówności, czyli ja tutaj przepiszę tą stronę, a tą przerzucę oczywiście ze zmienionym znakiem. No i pomyślmy, czy może jakieś wyrazy podobne. No lekko mamy. Tu mamy ax, a tu mamy minus 2ax. Ale jakby się tak przypatrzył, to to z tym i z tym, no można by było tak po kolei napisać. Może byśmy coś zauważyli, ja będę dalej tutaj przekształcał. Czyli zapiszemy tak, x kwadrat minus 2xy, mogę zmienić kolejność dodawania, nie ma problemu, dodać y kwadrat, dalej mam, dodać ay, czyli ja napisałam to, napisałam to, napisałam to, napisałam to, tylko mam ax minus 2ax, czyli minus ax mniejsze lub równe od zera. No to dalej. Tu zauważymy, że możemy to zwinąć pięknie do wzoru skróconego mnożenia. No najprościej x minus y do kwadratu dodać, a tutaj jedynie przed nawias a.
no to wyciągnę A przed nawias, w nawiasie mam Y minus X, mniejsze lub równe od zera. No super jest, nie? Tylko tu mam Y minus X, a tu mam X minus Y. Tak się składa, że skoro tu jest kwadrat, to ja mogę zapisać w innej postaci. I to będzie równoważne, dlatego że, popatrz, kwadrat kasuje minusa. Więc czy ja napiszę x minus y do kwadratu, czy ja napiszę y minus x do kwadratu, to jest to samo, dokładnie. Bo kwadrat mi czuwa nad tym minusem, żeby go nie było. No to teraz popatrzmy, tu mamy y minus x, tu też mamy y minus x, więc ten y minus x daje do przodu, czyli wyciągam jakby jeden do przodu i teraz tak, tu mam y minus x, kwadracie, prawda? Tu jest w kwadracie on, ten y minus x, a więc zabrałam y minus x tak jakby do przodu, zostało mi jeszcze jedno y minus x. Natomiast tu stąd zabrałam y minus x, to zostało mi plus a. Zamykam nawias, no i to jest mniejsze lub równe od zera. No to skoro tak, no to już więcej nic nie zrobimy. Teraz analizujemy. I zapisuję. Y minus x szacujemy znak. Popatrz. W założeniu było, że y jest większe od x. To skoro tu jest liczba większa od tej, to to będzie na 100% na plusie. Bo my jesteśmy oczywiście tutaj w ogóle jeszcze w zbiorze liczb rzeczywistych dodatnich. Dalej. Y minus x jest na 100% na plusie liczbą dodatnią, no bo y jest większe od x. No to dalej. A co opowiem o a? No a, no też jest dodatnie, bo jest rzeczywiste dodatnie, prawda? Czyli ja tu mogę powiedzieć, że jest liczba dodatnia. Czyli dodatnia pomnożona przez dodatnią daje mi dodatnią. I popatrz, tu mam dodatnią. A ja napisałam, że ma być mniejsza albo równa 0. No to to jest sprzeczność. Wiemy o tym doskonale, że liczba dodatnia no nie może być mniejsza bądź równa 0, prawda? I na tym, mój drogi, kończymy dowód nie wprost. Na maturze musisz zasygnalizować, że robisz nie wprost dowód i musisz pamiętać, że jak dojdziesz do sprzeczności, kończy to Twój dowód. Większość młodzieży, która pozna dowodzenie nie wprost, ponieważ dowodzenie nie wprost nie wszyscy nauczyciele w szkole tego wymagają, dowodzenie nie wprost jest bardzo fajne. Większość młodzieży, jak już pozna, jak już zrobi kilka przykładów, to po prostu zakochuje się w tym dowodzie nie wprost. Dlatego, że ten dowód nie wprost jest tak fajny, bo sobie możesz rozwiązywać nierówność. Nie musisz tej dwójki przerzucać, myśleć, szacować, wspólne mianowniki, popatrz. Ja zrobiłam z tego najłatwiejszy, najłatwiej jak się dało. Nie robiłam żadnych wspólnych mianowników, tylko przenosiłam, szukałam tych wzorów skróconego mnożenia. No i oczywiście przy tej zaprzeczonej tezie doszliśmy do sprzeczności, a więc udowodniliśmy naszą postawioną tezę. Zadanie numer 5, matura z czerwca roku 2019. Udowodnij, że dla każdej liczby nieparzystej n wyrażenie postaci n do potęgi 5 minus 3n do potęgi 4 minus n dodać 19 jest podzielne przez 16. Ja oczywiście to wyrażenie przepisałam, ale ja i tak jak to zwykle bywa, wyrażenie lubię nazywać sobie właśnie x-em jakimś, żeby to w powietrzu nie było. No i oczywiście to jest nasze założenie, czyli podany jest taki x-ik mój, że on jest w postaci n do 5 minus 3n do 4 minus n dodać 19. Ale jeszcze jedna rzecz jest tam zapisana, że n ma być nieparzyste. Możesz napisać to słownie, ale ja bym wolała, żebyśmy postać ogólną liczby nieparzystej znali. Oczywiście postać ogólna liczby nieparzystej to 2k dodać 1, gdzie oczywiście k należy do liczb całkowitych. Pamiętaj o tym, że liczba nieparzysta może być dodatnia, ale może być też ujemna. Dlatego ja tutaj zapisałam oczywiście liczby całkowite, że k należy do całkowitych, a to jest nic innego jak postać ogólna liczby nieparzystej. Powinieneś to wiedzieć. No i teraz ja mam wykazać, czyli moja teza, mam to wykazać, że to moje wyrażenie jest podzielne przez 16. Czyli z podzielnością już robiliśmy, czyli moje to x jest podzielne przez 16, czyli równa się 16 jakieś tam m, gdzie m należy do liczb oczywiście całkowitych. No więc przechodzimy do dowodu. W dowodzie będziemy się chcieli zastanowić nad tym, co z tym naszym x-em nieszczęsnym począć. Po pierwsze, widząc potęgi piąte, czwarte, tutaj potęga pierwsza, to zerowa, prawda, n, no to możemy dostać oczopląsu, to znaczy stwierdzić, że no co z tym jakby zadziałać, prawda? Co tutaj przekształcić? No, może Ci się nasunąć twierdzenie o pierwiastkach wymiernych, wielomianów, współczynnikach całkowitych, tylko że jest problem.
Bo zgodnie z tym twierdzeniem mógłbyś próbować sprawdzić, czy jedynka minus jedynka jest pierwiastkiem takiego wielomiany stopnia piątego, albo dziewiętnastka, albo minus dziewiętnastka. No mi się osobiście dziewiętnastki ani minus dziewiętnastki nie chce sprawdzać, no bo to duże liczby 19 do potęgi piątej, tam 19 do potęgi czwartej i tak dalej, prawda? W związku z tym, no chciałabym to inaczej zrobić. Po pierwsze, można by było tak popatrzeć. No w założeniu jest podane, że n to jest 2k plus 1. No mogłabym tu podstawić 2k plus 1, ale stwierdzam, do potęgi piątej. No nie chce mi się tego podnosić do potęgi piątej, bo wzory skróconego mnożenia na poziomie rozszerzonym obejmują obecnie podstawę programową i taką, że w podstawie programowej mamy potęgi drugie, potęgi trzecie. Każde inne już tego w podstawie programowej nie ma, więc da się to inaczej. Musimy pokombinować. Mi osobiście nie podoba się dziewiętnastka. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę pokazać podzielność przez 16. A przecież w dziewiętnastce jest jakaś szesnastka. No więc ja to troszeczkę przekształcę. Napiszę n do piątej minus 3n do czwartej minus n i napiszę tobie tak. Dodać 3 i dodać 16. I mój drogi, ja tą szesnastkę nie będę ruszać. Dlaczego? No bo ta szesnastka jest podzielna przez 16. No to po co ja ją będę w ogóle przekształcała i dalej się na niej bawiła? Nie, ja nie będę ruszała. A dzięki temu, co zauważyłam, tutaj, a może by metoda grupowania poszła? No to próbujemy. Z tych dwóch składników wyciągam n do czwartej, w nawiasie zostanie mi n minus 3. Teraz z tych dwóch moich podkreślonych wyciągam minus. No niech będzie 1, prawda? Zostanie mi wtedy na lesie n minus 3, ale tą plus 16 muszę przepisywać dalej, przekształcając moje wyrażenie. Ja jeszcze nie wykorzystałam tego, że n ma być liczbą nieparzystą. Za chwileczkę. Na razie tutaj kończę metodę grupowania, czyli tu mam wspólny czynnik, więc jego przednawias, czyli będę miała n minus 3 i w nawiasie będzie n do potęgi czwartej minus 1, no i ta nieszczęsna plus 16 niech będzie. Dalej, zauważam tutaj wzór skróconego mnożenia, czyli będę miała n do, tu będę miała n do drugiej minus 1 i w drugim nawiasie n do drugiej plus 1. To jest wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, tylko widzimy, że no, ja mam potęgę czwartą, dlatego stąd się wzięły tu potęgi drugie. No i to plus 16 przepisuję cały czas. No to znowu widzę, a tu jeszcze wzór może być. Doprowadzam do takiej postaci, żebym już po prostu stanęła i stwierdziła, no dalej nie dam rady. Czyli będę miała n minus 1, n plus 1, a jeszcze muszę resztę przepisać tak jak leci. No okej, dobrnęliśmy do momentu, gdzie gdyby nie było informacji, że to ma być liczba nieparzysta, to nie wiedzielibyśmy, co dalej zrobić. Skoro n jest liczbą nieparzystą, czyli ma taką postać 2k plus 1, to ja w miejsce każdego mojego n-a wrzucę 2k plus 1. W tym miejscu, ja już tu nie mam potęg piątych. Ja mam, popatrz, potęgi tutaj n-a, no największego mam w kwadracie. To też nie problem jest wzorem skróconego mnożenia zrobić. No to wrzucamy, otwieram nawias i piszę 2k plus 1 minus 3 w kolejnym nawiasie. 2k plus 1 minus 1 w kolejnym nawiasie. 2k plus 1 plus 1. I w ostatnim nawiasie będę miała 2k plus 1 do kwadratu plus 1 i jeszcze plus 16. To się równa. No to teraz wykonujemy działania, niektóre się da. Tutaj mi się da lekko w nawiasie, czyli będę miała 2k minus 2. W tym nawiasie, popatrz, 1 minus 1 całkiem się skasuje, czyli napiszę razy 2k. Razy, tu mam 2k plus 2. No to piszę to wszystko, 2k plus 2. Otwieram nawias, a w tym nawiasie stosuję wzór skróconego mnożenia, czyli mam tak, 2k w kwadracie to będzie 4k kwadrat, dodać podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 2k razy 1, to mamy 4k i dodać drugi do kwadratu, czyli 1 w kwadracie to jest 1 i plus 1, czyli 2. No i plus 16 to nieszczęsne. No to lećmy sobie dalej. Dalej to znaczy popatrzmy, a co to nam tu wyszło? Wyszedł nam, popatrz, taki iloczyn, no i to plus 16 oczywiście. I w tym iloczynie tak, z tego nawiasu mogłabym dwójkę przed nawias. Tu już mam dwójkę. Z tego nawiasu dwójkę przed nawias, z tego nawiasu dwójkę przed nawias. Czyli tak, 2 razy 2 razy 2 razy 2, 16.
Popatrz, wyczarowałam szesnastkę i teraz mamy w tym nawiasie K minus 1, za nawiasem K, w tym kolejnym nawiasie wyciągam dwójkę, czyli K plus 1 i w tym ostatnim nawiasie wyciągam dwójkę, czyli 2K kwadrat plus 2K plus 1, no i za całością plus 16. No żeby tak już dopieścić do samego końca po prostu, to idealnie, tak idealnie po prostu, to tą szesnastkę widzę tu i szesnastkę widzę tu, czyli zabieram do przodu jeszcze przed nawias, żeby już tak całkiem to dopieścić, czyli będę miała tak, w nawiasie K minus 1 razy K plus 1 razy 2K kwadrat plus 2K plus 1 i plus 1 i zamykam kwadratowy nawias. Po prostu ja tą szesnastkę i tą szesnastkę jakby wyrzuciłam do przodu, dzięki czemu mam takie, no troszkę powiedzieć można tak, no nieciekawe w środku wyrażenie. Ale to moje nieciekawe wyrażenie to jest moje wyczarowane M po prostu. Moje wyczarowane M. Czyli mogę zapisać, że to jest 16M, tylko uwaga, M ma być liczbą całkowitą. Zastanówmy się, czy jak mam całkowita minus 1 całkowita? Tak. Razy całkowita, to też będzie całkowita, czyli całość całkowita dodać 1 dalej całkowita, prawda? No bo tutaj wykonujemy operację mnożenia, dzielenia, potęgowania, dodawania, odejmowania liczb całkowitych, prawda? Dalej jesteśmy w zbiorze liczb całkowitych. Mieliśmy wykazać, że ta moja liczba x to jest liczba podzielona przez 16, czyli ta szesnastka musi być wyciągnięta do przodu, albo inaczej zapisane w postaci 16m, no to wykazaliśmy. Doszliśmy do tego właśnie, że zapisaliśmy naszą liczbę x w postaci 16 razy jakieś nasze m, które jest dane w taki właśnie sposób. Na to spotkanie przygotowałam 5 dowodów. Jeszcze raz przypominam, to są dowody na bazie wyrażeń algebraicznych. Na pewno zauważyłaś, że w tych dowodach trzeba niesamowicie myśleć, ale wzory skróconego mnożenia to podstawa. Tu się kilkukrotnie nieraz stosuje wzór skróconego mnożenia. Wyciąganie przed nawias. To na to zwróciłam szczególną uwagę i na te dwa rodzaje, dwie metody dowodzenia wprost, dowodzenie nie wprost. Mam nadzieję, że lekcja Ci się podobała, że to był ciekawy materiał, a ja zapraszam Cię już na kolejne spotkanie właśnie z matematyką na poziomie rozszerzonym. Zapraszam, do następnego razu.